Rok 2016 okrzykniętym najgorszym rokiem wszechczasów, worst year ever, social media, Twittery i inne takie bzdury okrzyknęły ten rok fatalnym. Ja stwierdzam, hej, ten rok był całkiem niezły, nie dajmy się zwariować. Szczerze mówiąc, trudno porównywać ten rok do lat wojennych na przykład, albo innych takich dziwów. Tak więc u nas w kraju, hej, nie było aż tak źle, jak bywało wcześniej. Tak więc rok 2017 myślę, że będzie całkiem pozytywny, miejmy nadzieję, dla nas wszystkich. Ale pamiętajmy, że internet, musimy się od niego w pewnym sensie odgrodzić. To, co się dzieje w internecie, nie wpływa na nas samych w żaden sposób, chyba że na naszą psychikę, tylko i wyłącznie. No ale to można wypracować. Również osiągnięcia w grze nie mogą decydować, jakim jesteś człowiekiem, prawda? To są tylko osiągnięcia w grze. Gry komputerowe przemijają, pojawiają się, znikają, pojawiają się następne, znikają i tak w kółko. Tak więc gry komputerowe musimy traktować też z przymrużeniem oka. O tym trzeba pamiętać. Tak więc moi drodzy, mam nadzieję, że ten rok wam się dobrze ułoży, a przyszły będzie jeszcze lepszy i intensywniejszy, ale miejmy nadzieję, że się mniej narobimy. Tak więc ogólnie rzecz ujmując, przyszły rok, ja mam osobiście też plany na przyszły rok, bardzo poważne plany na przyszły rok, również w internecie, tak więc moi drodzy, mam nadzieję, że wam się to wszystko ułoży i wypijcie za mnie lampkę szampana lub wina, co tam tworzycie. Pamiętajcie też, że miło będzie spędzić ten dzień dzisiejszy, ostatni dzień tego roku ze znajomymi. Poza sieciunią. Jeżeli jednak nie macie takiej okazji, nie macie jaki sposób tego przeprowadzić, no to przynajmniej życzę wam spędzenia miłego tego dnia wśród znajomych w sieci, jeżeli tak to też rozwiążecie. Bo jednak trzeba przyznać, że sporo osób gdzieś tam żyje w miejscach niedostępnych i dla nich również wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, tak więc cóż mogę więcej powiedzieć? Nie dajmy się po prostu zwariować. W roku 2017 to są moje życzenia dla was. I całkiem fajne, całkiem poważne, całkiem, bym powiedział, nawet trafne. Tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej. No dobra, to może nie jest koniec filmu. Ja też przeskoczyłem na inną kamerę. Teraz jesteśmy na kamerze C920 Logitechu, przedtem na Microsoftie. Tej kamery używam do green screena, bo lepiej jakoś lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o green screen. Tamtą kamerę do okienka w studio, jak pamiętacie, na streamie. Tak więc moi drodzy, może jeszcze pogadajmy trochę, bo to 2 minuty takich życzeń. Hej, tak jakoś krótko, bo ostatnio dość filmów nie ma, z tego względu, że ja się skupiam pod koniec tego roku, te kilka dni sobie zostawiam na to, żeby zmontować jakieś różne rzeczy na przyszły rok, również reset Patronite szykuję na 15 stycznia i wszystko, jakoś tak dużo rzeczy jest do zrobienia, takich graficznych, takich małych pierdol, takiego dubania. Takiego ewidentnie dubania. No i w tym momencie, nie wiem, zapodaję sobie coś tam w internetach, na YouTubie, słucham różnych rzeczy dziwnych, jakichś technicznych rzeczy lub jakichś takich traderskich na przyszły rok, też różnych prognoz słucham, analizuję i przy okazji sobie lubię. Tak więc takie jest moje zakończenie roku, oprócz dzisiejszego dnia, bo dzisiaj zostawiam to w diabły, ale ogólnie rzecz ujmując, tak to też wygląda. Dużo z was się też pyta, co ja tak naprawdę robię, jeżeli chodzi o życie normalne, tak więc bardzo mi się fajnie rozwinęły trade ostatnimi czasy i przyszły rok to będzie też pod znakiem trade'u, czyli trader walutowy, Forex, moi drodzy, w taki sposób ja pracuję. Duże obciążenie to daje na głowę, szczerze powiem, taką presję, ale w pewnym sensie bez problemu sobie wszystko potrafię połączyć już teraz, czyli szczerze mówiąc, nie wiem jak jest u was, na przykład jak patrzę na mojego brata, to na rano wstaje, jedzie do pracy, spędza tam sporo ilość czasu, wraca do domu i wtedy ma taki relaks. U mnie tego relaksu nie ma na co dzień tak naprawdę, jedynie w momencie, kiedy jest weekend i się odetnę też od internetu i wyjdę stąd, z tych ścian, to wtedy jest dla mnie relaks, ponieważ powiem wam, że są plusy pracy, teraz wam troszkę o tym powiem, pozwólcie, są plusy pracy poza domem i plusy pracy w domu, ale są też minusy pracy poza domem i minusy pracy w domu, ponieważ mój kolega powiedział jedną mądrą rzecz w ostatni piątek, jak byłem na sesji RPG-owej. Powiedział, że bardzo ciężko jest połączyć pracę z hobby, z tym, co się naprawdę lubi robić.
Jeżeli to się połączy, to przez chwilę jest naprawdę fajnie, ale później zatracasz się w pewnym sensie. Hobby staje się pracą, praca staje się hobby. I tak naprawdę hobby zawsze powinno być takim miejscem relaksu dla ciebie. A w pewnym momencie, jeżeli hobby jest pracą, to gdzie jest ten relaks? Gdzie on tak naprawdę jest? Tak więc, moi drodzy, jeżeli dążycie do tego, żeby połączyć na siłę, połączyć hobby z pracą, bo uważacie, że to jest naprawdę fajne, to też się warto zastanowić nad tym, co wejdzie zamiast hobby. W którym miejscu wy będziecie odpoczywać? W którym miejscu będziecie się relaksować? Ja ten problem mam obecnie, że nie ma takiego miejsca na odpoczynek i relaks. Właśnie jeden dzień w tygodniu dla mnie to jest na zasadzie, przynajmniej powinien być, ale przeważnie tak nie jest. I idę gdzieś na siłownię, idę na basen, odcinam się od wszystkiego, wywalam komórkę do kosza, później ją łowię w tym koszu. Rozumiecie, o co chodzi? Tak więc najważniejsze jest to, żeby znaleźć ten balans pomiędzy tym, co jest pracą, a co jest relaksem. Bo to jest potrzebne dla nas jako ludzi, istoty rozumne, musimy mieć lekki odpoczynek. Ja powiem wam, że ostatnimi czasy znalazłem relaks w książkach. W książkach, w jakiejś literaturze. To już w momencie, kiedy czytamy, to przynajmniej ja tak mam, od razu widzę te obrazy, to co czytam, to wchodzi mi do głowy i przeżywam też rozterki czy jakieś takie wydarzenia tych bohaterów i się odcinam kompletnie od tego, co się dzieje wokół mnie. Wtedy jestem zaoferowany czytając książkę. Teraz jestem, właściwie kończę już książkę Gwiezdne Wojny, Star Wars, Mroczny Uczeń i powiem wam, że to jest wow, to jest taka historia niesamowita, tam opisano, że ja wsiąknąłem totalnie w tą literaturę i wam też polecam właśnie tak, coś sobie takiego znaleźć, co was totalnie odetnie od internetu, od tego, co robicie na co dzień. Tak więc to są takie rzeczy, które powinniście sobie, zanim zaczniecie robić YouTube, uzmysłowić, że wcale to nie jest tak fajnie robić to, co się kocha na co dzień, tak dzień w dzień. Zawsze musimy mieć jakąś odskocznię od tego, co robimy. Tak więc z takim drobnym przesłaniem na rok 2017 życzę wam wesołego Sylwestra. No i żeby wam się wszystko udało, to co chcecie zrobić w 2017, żeby się udało. Bo nie ma inaczej, nie ma możliwości. Trzeba cisnąć i zrobić to, co się chce. A później ponieść tego konsekwencje. Bo zawsze jakieś konsekwencje są. Zawsze. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.